Dzień dobry, mówi do Państwa Filip Dąb-Mirowski, a to jest globalna gra. Wydarzenia ostatnich dni w Azji Środkowej są dla zdecydowanej większości obserwatorów polityki międzynarodowej, także dla mnie, prawdziwą niespodzianką. W chwili, gdy mówię te słowa, Kazachstan stanął na skraju wojny domowej. Zapraszam do szybkiego podsumowania. O co chodzi? Na początku roku znacznie podniesiono cenę gazu, co stało się bezpośrednim przyczynkiem do wybuchu społecznego niezadowolenia. Co prawda, także szereg innych produktów podrożą, między innymi żywność, ponieważ kraj ten, jak każdy inny uczestnik globalnego handlu, stał się ofiarą rosnącej inflacji, ale z gazem to co innego. Kazachstan wręcz śpi na surowcach, które od lat eksportuje za granicę, dlatego mieszkańcy najczęściej korzystają właśnie z LPG w swoich samochodach a jednak, mimo takiego urodzaju, nie starcza go na potrzeby rynku wewnętrznego. Fakt ten najwyraźniej przelał czarę goryczy nagromadzonej frustracji obywateli, którzy od mniej więcej 2014 roku pozostają niezadowoleni z sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju. Zaczęło się w mieście Żana Ozien zaraz po nowym roku, a następnie protesty rozlały się na inne miasta obwodu Mangy a dalej na cały kraj. To właśnie na zachodzie kraju nad Morzem Kaspijskim bije serce krajowego przemysłu naftowego. W ciągu zaledwie trzech dni protesty zyskały na sile, przeradzając się w coś na kształt rewolty społecznej. Oprócz obniżenia ceny gazu, tłum żądał także ustąpienia władz, premiera i prezydenta, wystąpienia ze wspólnoty niepodległych państw, demokratyzacji oraz odejścia Nazarbajewa. Kim jest ten ostatni? Nusurtan Nazarbajew to 81-letni autorytarny przywódca kazachski, który rządzi krajem nieprzerwanie od 1984 roku. Jego władza była kilkukrotnie podważana, jednakże spryt, zdolność do umiarkowanych ustępstw, jak i cyniczna bezwzględność pozwoliły mu utrzymać się u steru. Mijały lata i nie tylko społeczeństwo, ale nawet sam zainteresowany poczuł się na tyle zmęczony, by z uważnie zbudowanego przez siebie systemu politycznego wykreować następców, którzy pozostając posłuszni pozwolili mu odejść na zasłużoną emeryturę. Jak pisze Michał Potocki, dziennikarz yy, Dziennika Gazety Prawnej, laureat Nagrody Grand Press, cytując, w 2019 nowym prezydentem został przewodniczący Senatu Kasym Żomart Tokajew. Nazarbajew miał do końca życia przewodzić pracą Rady Bezpieczeństwa. Miał też przyznany przez parlament tytuł Jełbasy Ojca Narodu. Koniec cytatu. Wydawało się, że pozostając w cieniu uspokoi nastroje, jednocześnie zachowując pełnię kontroli nad państwem. Wdzięczny naród, w cudzysłowie, przemianował nawet stolicę kraju Astanę na Nursultan, niczym Katowice na Stalinogród. Pokojowe protesty odbywały się w kraju w latach 2018-2020, jednakże bez większych rezultatów i tak miało pozostać. Dopiero skutki pandemii rozchwiały nastroje na tyle, by niezadowolenie osiągnęło masę krytyczną. Szczególnie że bieda, korupcja i brak perspektyw nałożyły się jeszcze na konflikt klanowy, to jest między uprzywilejowanym starszym żuzem a dyskryminowanym młodszym, zamieszkującym w zachód kraju. Do spontanicznych ulicznych protestów dołączyły zakłady pracy, a czasem wysłane, by im przeciwdziałać służby porządkowe. Od mniej więcej 3-4 stycznia zaczęło dochodzić do starć z policją. Sytuacja bardzo szybko wymknęła się spod kontroli. Cywilne samochody blokowały możliwość dotarcia do miasta oddziałom wojskowym, tłum przeganiał policjantów, zajmował posterunki policji, starł się z wojskiem oraz podjął próby lub Faktycznie wdarł się do gmachów państwowych, które no, nierzadko podpalano. Tak stało się w największym mieście kraju Aumaty, które liczy sobie prawie 2 miliony mieszkańców. Yy, no i właśnie w tym największym mieście kraju doszło do podpalenia lub zdemolowania yy, budynku Akimatu, to jest lokalnego samorządu, siedziby prokuratora, siedziby partii rządzącej Nur-Otan, telewizji. I dawnej prezydenckiej rezydencji. Władze zareagowały, wysyłając na, mie na miejsce jeszcze większe siły porządkowe, ale w wielu e, przypadkach zadziwiająco szybko poszły one w rozsypkę. Czasami część oddziałów dołączała do protestów, czasem otoczone grupy były rozbrajane i bite, a nawet brane do niewoli. W dniu 4 stycznia wprowadzono stan wyjątkowy w poszczególnych miastach, a kolejnego dnia już w całym kraju. Prezydent Tokajew bardzo szybko obniżył, no a de facto zamroził na trzy miesiące ceny gazu oraz zdymisjonował gabinet premiera Askara Mamina. To jednak nie wystarczyło. W Ałmacie protestujący przyjęli i zdewastowali lotnisko. Wdarli się też do policyjnych składów broni, a po zmroku na ulicach zaczęli pojawiać się szabrownicy, rabując banki i sklepy. Rosyjskojęzyczne media informowały, że zamieszkujący północ Kazachstanu Rosjanie zaczynają tworzyć straż obywatelską, a rosyjski specnaz wzmocnił ochronę kosmodromu Bajkonur. Wkrótce potem prezydent wystąpił w telewizji w zaskakującym oświadczeniu informując, że przejął urząd przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa. Zapowiedział też twardą rozprawę z protestami. Posypały się dymisje oficjeli, którzy należeli do ludzi Nazarbajewa, szczególnie w resortach siłowych. Wśród komentatorów nie brak opinii, że to Tokajew wykorzystał lub wręcz wykreował sytuację, by przejąć całkowitą władzę w kraju i pozbyć się niewygodnych ludzi. Wyłączono internet i transmisję danych sieci komórkowej, co spowodowało blokadę systemu bankowego i pozbawiło obywateli dostępu do gotówki. Pod wieczór 5 stycznia prezydent ogłosił, że poprosił o interwencję sojuszników z organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym. W jego opinii Kazachstan stał się ofiarą inspirowanego z zewnątrz ataku. Oskarżył protestujących o terroryzm zagrażający bezpieczeństwu państwa. Wydał też pozwolenie na siłowe tłumienie protestów przez wojsko. W nocy z 5 na 6 stycznia oddziały powietrzno desantowe wkroczyły do aumaty. Doszło do regularnych starć. Rano 6 stycznia donoszono o co najmniej kilkudziesięciu zabitych, prawdopodobnie ponad setce oraz ponad tysiącu rannych i dwóch tysiącach zatrzymanych. Strzały i eksplozje słychać było w poszczególnych rejonach miasta przez cały dzień. Na prośbę Tokajewa bardzo szybko odpowiedziała Rosja i Białoruś, w ciągu kilkunastu godzin wysyłając do Kazachstanu odpowiednio trzy oraz 230 żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych, czyli WDW. Do kontyngentu mieli dołączyć też żołnierze z Tadżykistanu, Kirgistanu oraz Armenii. Na razie jednak liczby te trudno zweryfikować. Niejasnym w tej chwili jest, jak potoczą się dalsze losy Kazachstanu. Protesty wybuchły na całym obszarze bez koordynacji i jednolitego przywództwa, a wzięli w nich udział członkowie różnych grup społecznych i klanowych. W całym kraju ofiary padały nie tylko po stronie protestujących, ale też sił porządkowych. Trudno na razie ocenić, czy chaotyczna reakcja władz i służb ma głębsze podłoże, była przejawem dysfunkcji państwa, czy też skutkiem cichego przewrotu pałacowego dokonanego przez Tokajewa. Wieczorem 6 stycznia strona rządowa wydaje się powoli odzyskiwać kontrolę nad sytuacją. Nadal niespokojnie jest w rejonie Aumaty, a większe protesty trwają też na zachodzie kraju. Pacyfikacja nie rozwiąże problemów społecznych, ale być może zakończy najgorętszy okres niestabilności. Zastanawiające jest, dlaczego głosu nie zabrał dotąd Nursultan Nazarbajew. Padają nawet pytania o to, czy człowiek ten jeszcze żyje. Jedyne półoficjalne doniesienia mówiły, że miał się udać na leczenie za granicę. Na razie informacje te nie zostały potwierdzone. Duża liczba prywatnych samolotów opuściła kraj w dniu 5 stycznia, kierując się głównie do Moskwy. Być może był w jednym z nich. Tak właśnie uciekała elita biznesowa kraju. Zastanawiające jest też to, co zrobi Kreml. Dla Rosji Kazachstan stanowi obszar nie mniej ważny niż Białoruś. To nie tylko surowce, kosmodrom czy poligony, jak doświadczalny w Sarym Szaganie, ale też 3,5 miliona Rosjan zamieszkujących północ kraju. A cała Azja Centralna to strefa walki o wpływy między Rosją, Chinami a Turcją. Wszelka destabilizacja w tym rejonie wymaga od Kremla zaangażowania i uwagi. Stąd tak szybkie dyslokowanie wojsk powietrzno-desantowych niemalże natychmiast po prośbie wystosowanej przez Tokajewa. Oczywistym jest, że siły pozostałych państw pełnią jedynie rolę listka figowego. Misja stabilizacyjna ma potrwać tylko pewien czas, aż sytuacja się uspokoi. No ale czy i kiedy tak się stanie, jeszcze zobaczymy. Pod pewnymi względami bezpośredni wpływ na wydarzenia ma dla Kremla określoną wartość dodatnią. Jednocześnie pamiętać należy, że sami Kazachowie nerwowo reagują na wszelkie sugestie dotyczące północnych obwodów i ich ewentualnego przyłączenia do Rosji, o czym czasem mówi się w rosyjskiej prasie i telewizji. Taką właśnie sugestię opublikował ostatnio w mediach społecznościowych deputowany do Dumy Sultan Hamzaev. Przedłużająca się obecność rosyjskich wojskowych, szczególnie w tych newralgicznych regionach, może dolać oliwy do ognia. Mógłby to być no, scenariusz jak w Donbasie. Stąd te obawy są zupełnie uzasadnione. Mimo to, patrzmy szerzej. W nadchodzącym tygodniu zaczyna się seria rozmów Moskwa-Zachód na temat statusu Ukrainy. Kazachska niespodzianka mogła spowodować pewne wahanie i konsternacje na Kremlu, jeśli ten nie miał z nią nic wspólnego. Ale póki co jest to tylko chwilowe zajęcie uwagi. Rosyjski MSZ oficjalnie oskarża o całe zajście zewnętrzną ingerencję, a media mówią o kolejnej inspirowanej przez Zachód kolorowej rewolucji przynoszącej destabilizację i zniszczenie, której trzeba dać odpór. Nic dziwnego dolne rewolty zagrażające satrapom nie mogą podobać się Władimirowi Putinowi zbyt wiele tu podobieństw. Natomiast takie jak obecne zaangażowanie rosyjskie nie stanowi szczególnego obciążenia dla rosyjskich zdolności wojskowych. Obawy dotyczą jedynie niepewności związanej z dalszym rozwojem sytuacji wewnętrznej w Kazachstanie. Jedno jest pewne: gdy tylko ulegnie ona niejako takiej stabilizacji, numerem jeden znów stanie się Ukraina. Dziękuję za wysłuchanie tego szybkiego podsumowania wydarzeń w Kazachstanie. Na pewno do regionu Azji Centralnej będę jeszcze wielokrotnie wracał w tym roku, ponieważ no, pozostaje on w strefie zainteresowania zarówno Chin, jak i Rosji. A kto wie, może i Turcja dorzuci tam swoje dwa grosze. Sytuacja jest rozwojowa, obserwujmy co się dzieje. Dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć!